Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej partii Lewica Razem. Ja nazywam się Anna Górska i oprócz tego, że jestem członkinią wspaniałego okręgu gdańskiego partii Razem, jestem też członkinią zarządu krajowego. I jesteśmy tutaj dzisiaj z kilku powodów. Pierwszym z powodów jest to, że partia Razem w te wakacje odwiedza całą Polskę, spotyka się z działaczkami i działaczami, ale też mieszkańcami i mieszkankami różnych miejscowości i wsłuchuje się w ich problemy. I jednym z ważnych problemów, które napotykamy na tej trasie, jest problem mieszkalnictwa, głównie braku dostępu do komunalnych mieszkań z tanim czynszem dla polskich rodzin. I ten problem będziemy poruszać dzisiaj tutaj w Gdańsku, którym w Trójmieście w ogóle, jak w soczewce widać, że kłopoty z dostępem do mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego są wszędzie, a w Gdańsku ten problem jest szczególny. Od lat Gdańsk i Gdynia, samorządy Trójmiasta i nie tylko trzech miast Trójmiasta prowadzą okropną politykę wyprzedawania mienia komunalnego deweloperom. Pozwalają im budować apartamentowce za niebotyczne kwoty. Dzisiaj cena mieszkania w Gdańsku czy Gdyni jest taka sama, a nawet wyższa niż cena metra mieszkania w Warszawie. I do tego prowadzi między innymi polityka polskich samorządowców, którzy nie tylko są ślepi na to, co robią deweloperzy, nie próbują w żaden sposób walczyć z tak zwanym najmem krótkoterminowym, który wpływa zarówno na ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, ale również na ceny najmu długoterminowego na wolnym rynku, ale przede wszystkim nie prowadzą żadnej polityki związanej z powiększaniem zasobu komunalnego i socjalnego mieszkań w Trójmieście. I o tym dzisiaj będą mówić nasze działaczki i działacze. Samorządowcom w Trójmieście wydaje się, że rosnące ceny mieszkań to jest powód do dumy, to jest powód do myślenia o Trójmieście jako o prestiżowym miejscu, w którym jest tak wspaniale. Proszę Państwa, to jest powód do hańby, bo najważniejsze, co powinny robić samorządy, to zapewniać dach nad głową wszystkim mieszkankom i mieszkańcom swoich samorządów, a nie tylko tym, których stać na być może 1/3 metra kwadratowego mieszkania ze swojej miesięcznej pensji, a z taką sytuacją mamy w tej chwili do czynienia w Trójmieście. Te problemy, które dotyczą zasobu komunalnego i socjalnego w miastach w Gdańsku i w Gdyni, przedstawią nasze działaczki z Gdyni i z Gdańska. I zapraszam, oddaję głos jako pierwszej w tej chwili radnej dzielnicy Wrzesz Dolny Aleksandrze Kulmie. Radna dzielnicy Wrzesz Dolny, członkini partii Razem. Proszę Państwa, spotykamy się, bo mamy problem. Mamy problem nie z mieszkańcami, ale z tym, jak zarządzane jest miasto, jak rozporządzany jest w mieście zasób komunalny. Jeden z artykułów Konstytucji mówi o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I na wstępie chciałabym skorzystać z okazji, że są tu media i zapytać pana wiceprezydenta Grzelaka, czy niosąc na ustach te frazesy o obronie Konstytucji, sam jej albo nie rozumie, albo jej nie przeczytał, albo robi to celowo, bo swoimi działaniami podległych jemu urzędów właśnie łamie jeden z tych przepisów Konstytucji. Jest z nami dzisiaj Krzysztof z ulicy Sympołowskiej, którego historię Państwo znacie. Jest też z nami mieszkaniec kamienicy z ulicy Grunwaldzkiej. Te historie tych ludzi są bardzo czytelnym przykładem przede wszystkim zaniedbań, a także ignorancji urzędników i wykorzystywanie trudnej najczęściej sytuacji ludzi, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc z tą bezsilnością, taką udawaną bezsilnością urzędniczą, przede wszystkim gdańskich nieruchomości i magistratu. W rozmowach z urzędnikami bardzo często pojawia się słowo patologia. Chciałabym powiedzieć, że patologia to nie są ci ludzie, którzy proszą o pomoc, to nie są ci ludzie, którzy potrzebują wsparcia technicznego, nawet takiego zwykłego, emocjonalnego urzędników odpowiedzialnych za to, aby ich życie w tych lokalach miejskich było przede wszystkim bezpieczne. Patologią nazywamy niestety brak tej pomocy, brak pomocy, która powinna być udzielana mieszkańcom lokali komunalnych bezzwłocznie. Niestety patologią jest ta segregacja, która odbywa się w naszym mieście, w mieście Gdańsku, czyli dzielenie ludzi na tych, którym się należy lub na tych, którym się ta pomoc nie należy, nie bo nie, albo po prostu, bo mieszkają w takiej, a nie innej dzielnicy, a
ich sytuacja i tak po prostu się nie zmieni, czy ta pomoc przyjdzie, czy nie. Taki jest tok myślenia urzędników i niestety taki jest tok myślenia też naszych władz. Tak jak wspomniałam, do takich osób, które no, w bardzo przykry sposób traktowane są przez urzędników i władzę, jest Krzysztof. Jest to też Sławomir, który po 15 latach starania się o mieszkanie we Wrzeszczu Dolnym nie otrzymał odpowiedzi pozytywnej na swoje podanie o przyznanie lokalu, mimo że wyremontował je za własne pieniądze. Pandemia pogłębiła tą patologię, niestety, i odnosimy wrażenie, że musi się wydarzyć jakiś przewrót w naszym mieście, aby te urzędy, które podległe są przede wszystkim wiceprezydentowi Grzelakowi, zaczęły działać tak, jak powinny. To, że mieszkańcy lokali komunalnych są pozostawiani sami sobie, to już mówiłam. Zgłaszają wiele problemów. Myśmy te wszystkie problemy spisali, zebrali. Prawdopodobnie jest to namiastka. Natomiast do głównych takich zarzutów kierowanych do pana wiceprezydenta Grzelaka jest między innymi brak nadzoru nad starym technicznym lokali komunalnych w mieście, brak rzetelnej informacji na temat stanu liczebnego lokali komunalnych i niemożliwości ich zasiedlania, brak przejrzystości i transparentności w przyznawaniu lokali socjalnych, niejasne procedury przyznawania, a także odbierania lokali mieszkańcom. Proszę pamiętać, że chwilę wcześniej zmieniły się przepisy przydzielania mieszkań komunalnych mieszkańcom, o zasadach, o których nie zostali mieszkańcy poinformowani. Ludzie, którzy czekają wiele lat na przyznanie lokalu komunalnego czy socjalnego, dowiadują się najczęściej o zmianach zasad przyznawania w chwili, kiedy pytają się, kiedy to mieszkanie dostaną. Mam też jeden przypadek osoby, która po obejrzeniu dwóch lokali i wybraniu jednego lokalu została z tej listy skreślona. Brak kontaktu z najemcami lokali komunalnych to kolejny problem zgłaszany. Fatalna komunikacja, raczej jej brak, czyli gubienie dokumentów i sprawy, które wielokrotnie są bez rozstrzygnięcia jakiegokolwiek dla mieszkańców. No i oczywiście wybitne, lekceważące podejście władz miasta do problemów lokatorów lokali miejskich, nad którymi nadzór sprawuje właśnie wiceprezydent Piotr Grzelak. Dodam tylko na koniec, że w samym Dolnym Wrzeszczu mamy ponad 80 lokali, które nie mają WC. Nie mają też ciepłej wody. Nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, ile tych lokali zostało wyremontowanych, ponieważ takiej informacji od jakiegoś czasu nie otrzymuję. Przypuszczamy, że Gdańskie Nieruchomości po prostu same nie znają tej liczby. Niestety obiecywanie remontów lokali, budowanie kolejnych lokali socjalnych, komunalnych jest to no, taka typowa kiełbasa wyborcza, obietnice, które przy okazji kolejnych wyborów czy wieców dzielnicowych są po prostu obietnicą bez pokrycia i pustą deklaracją. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Rurkowski, Razem Gdańsk, aktywista miejski. Dzisiaj będę mówił z perspektywy osoby, której nigdy nie dotknęła bezdomność, szykanowanie, ale też z perspektywy osoby, która nie jest w stanie przejść obojętnie obok ludzkich problemów. A im dłużej mieszkam w Gdańsku, tym poznaję więcej osób, które tej właśnie pomocy potrzebują, tak? Od nas, od aktywistów, od swoich radnych, ponieważ są często, tak jak mówiła Aleksandra Kulma, zostawieni sami sobie, bez odpowiedzi. Ich wołanie o pomoc jest zbywane w urzędach, ich sprawy ciągną się latami. Urzędnicy wykorzystują taką niewiedzę najemców lokali socjalnych, nie wykonują swoich obowiązków. Sztandarowym właśnie przykładem jest sytuacja pana Krzysztofa Łuczkiewicza, który jest tutaj dzisiaj z nami, któremu od grudnia pomagamy wraz z Aleksandrą w poradzeniu sobie w gąszczu przepisów i z tą niechęcią urzędników. Pan Krzysztof jest bardzo wytrwałą osobą, zwyciężył raka, walczy z postępującą niepełnosprawnością. Niedawno
otrzymał wózek, z którego nie może korzystać, ponieważ jego mieszkanie i sam budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co tu jeszcze powiedzieć? Pan Krzysztof na pewno powie bardzo dużo za chwilę o swoim mieszkaniu dla Państwa, jak wygląda w ogóle jego droga przez mękę. Chciałbym jeszcze dodać, że żyjemy w mieście. Ostatnio jedną z takich głośnych spraw, jedni są za, drudzy przeciw. Otóż za ponad 100 tysięcy powstał ostatnio mural z uśmiechniętą twarzą prezydenta Adamowicza. Pod ten mural przygotowano ścianę za właśnie 100 tysięcy, a pozostawiono problemy wewnątrz budynku, niedziałające instalacje, zapuszczone klatki i przede wszystkim wydaje nam się, że to nie tak powinno być, że ludzie nie czekają na sztukę, że najpierw musimy zapewnić po prostu ich odpowiedź na ich potrzeby, tak? Teraz chciałbym przekazać głos Krzysztofowi, który no długo już walczy i miejmy nadzieję, niedługo razem dojdziemy do końca tego wszystkiego. Nie, to jest do picia. Proszę bardzo. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Nazywam się Krzysztof Łuczkiewicz. Mieszkam od 20 lat na Dolnym Mieście. To jest taka dzielnica, która jest częścią Śródmieścia, a jednocześnie jej biedniejszą taką częścią, tak chyba należałoby to po prostu powiedzieć. Od kilku lat podlega rewitalizacji tak zwanej. Polega to na tym, że główne części tej dzielnicy są remontowane, główne ulice, główne kamienice. Natomiast na podwórkach żyje się tak, jak żyło się w XIX wieku. Ktokolwiek tam był, to wie. I pani Aleksandra, przewodnicząca Aleksandra i jak i Tomasz znają te sprawy, wiedzą, jak żyje się na Dolnym Mieście i wiedzą, że nie przesadzam, że tam umiera się na stojąco. Ja nie należę do ludzi niezaradnych życiowo, chociaż mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Natomiast mimo tego od iluś tam lat, no prawie 20, prowadzę fundację. Do niedawna byłem doktorantem. No to prawda, to co pani Aleksandra powiedziała, że powalił mnie rak. No ja mam nadzieję, że się podniosę z tego. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że jestem tutaj, że mogę zabrać głos, że mogę powiedzieć chociaż troszeczkę o bolączkach, o tym, co dzieje się na Dolnym Mieście, bo dotychczas to, co widzę w mediach, to o Dolnym Mieście oficjalne media mówią, że jest tam wspaniale, pięknie, rewitalizuje się ta dzielnica, jest cudownie po prostu. To nieprawda, to nieprawda. Ja to wiem. Od siebie dodam jeszcze to, że ja nie należę formalnie do partii Razem, ale jestem jej sympatykiem. Moja rodzina... Wywodzę się z rodziny o tradycjach lewicowych, o zabarwieniu ewidentnie PPS-owskim, co prawda można powiedzieć ciołkowiszowskim, czyli tym niepodległościowym, bardziej londyńskim, tak należałoby chyba powiedzieć. Niemniej jednak bardzo ważną rzeczą dla mnie jest to, co robi partia Razem i jeśli będzie taka wola, to chciałbym należeć do partii Razem, nie ukrywam tego wcale. Natomiast powiem Państwu, że wracając do sprawy tego mieszkania, które od 16 lat zajmuję, to jest to sytuacja bardzo dramatyczna. To jest to, co tam się odbywa, proszę Państwa, nie wiem, czy ja mógłbym, nie ma na to nawet czasu, żeby opowiadać o szczegółach. W każdym razie nieodpowiadanie na pisma, łamanie konstytucji, praw obywatelskich skutkowało to tym, że musiałem wystosować pismo do samorządowego kolegium odwoławczego w tej sprawie. Nie wiem, jaki będzie wniosek. Ponoć pismo w ogóle nie wyszło jeszcze z Urzędu Miejskiego. Nie wiem tego na pewno. Natomiast, no, jeśli mogę prosić o wsparcie, o wspólny głos, bo tylko siłą możemy cokolwiek w Gdańsku zmienić. Dlatego ja wierzę, że urzędnicy gdańscy pójdą po rozum do głowy i zrozumieją, że są pełną rolę służebną wobec mieszkańców Gdańska, a nie tak, jak robią to dotychczas gdańskie nieruchomości, gdzie nie obowiązują ich ani terminy, ani odpowiadanie na pisma, ani odnoszenie się do sprawy. Dzisiaj mogą powiedzieć, że wymienią mi mieszkanie, jutro mogą powiedzieć, że go wcale nie wymienią,
że coś tam porobią, a ja mam się wyprowadzić i wrócić z powrotem do mieszkania, które jest na drugim piętrze, a ja, jak Państwo widzicie, jeżdżę na wózku. No, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, żadnej sankcyjności nie mają. Oni są, że tak powiem, ponad prawem. I czasami nawet się do tego przyznają. Jak się tam się zadzwoni, to niektórzy pracownicy są w stanie to powiedzieć. Natomiast ja wierzę w to, że suma summarum, w którymś momencie nasz głos będzie naprawdę słyszalny i naprawdę ci ludzie się zreflektują po prostu. I wierzę, że Gdańskie Nieruchomości, Wydział Gospodarki Komunalnej nareszcie wyremontuje wszystkie te instalacje, nawet zasiedli mieszkania, bo na Dolnym Mieście jeszcze warto też dodać, że jest bardzo dużo mieszkań pustych. Natomiast ludzie mieszkają w sytuacji skrajnie trudnej. Natomiast jest totalne nieuporządkowanie, takie bezharne bezchołowie, mówiąc, cytując klasyka po prostu. Ale ja jestem dobrej myśli, dlatego tutaj jestem. Dziękuję bardzo. Tak, i przenosimy się do Gdyni i o sprawach dotyczących Gdyni proszę działaczy. Dzień dobry, nazywam się Jakub Żynis, jestem członkiem partii Razem w Okręgu Gdyńskim. Chciałbym porozmawiać o sytuacji, jaka jest w Gdyni. Przez ostatnie 20 lat rządów Wojciecha Szczurka z Gdyni wyprowadziło się 25 tysięcy osób. W tym samym czasie w sąsiednich gminach pojawiło się 40. Z samego Śródmieścia Gdyni wyprowadziła się 1/3 mieszkańców. Oznacza to ogromne koszty dla miasta. Strata 25 tysięcy mieszkańców to około 50 milionów złotych co roku w budżecie mniej. Dodatkowo to setki milionów złotych wydane na infrastrukturę, która musi być pociągnięta do nowych obrzeżnych dzielnic. To nowe szkoły, nowe drogi, nowa kanalizacja i tego typu rzeczy. Dla mieszkańców tych dzielnic to dziesiątki tysięcy godzin, które są spędzone w korkach w drodze do pracy. Dla lokalnych biznesów w starych dzielnicach to po prostu strata klientów, która wiąże się często z upadkiem. Gdynia w tych starych dzielnicach posiada swoje tereny, dobrze zlokalizowane, jednak konsekwentnie od wielu lat je sprzedaje. Mieszkania, które powstają później na tych terenach, nie są dostępne cenowo dla większości Gdynian. Jak wiemy z badań, około 70% mieszkań, które kupowane są w dużych polskich miastach, a Gdynia do takich należy i też była ujęta w tych badaniach, to mieszkania, które kupowane są za gotówkę, czyli mieszkania inwestycyjne. Mieszkania te kończą jako najem krótkoterminowy lub najem długoterminowy. W Trójmieście również często kończą jako letnie rezydencje ludzi spoza Trójmiasta. Część tych mieszkań po prostu stoi pusta, ponieważ ceny wzrastają tak szybko, że można nawet zarobić na tym, że mieszkanie stoi puste. Jeśli chcemy, żeby nasze miasta się rozwijały, żeby młodzi ludzie z nich nie uciekali na obrzeża, to musimy polepszyć ich warunki życiowe. Musimy sprawić, żeby dać im wolność, którą daje wynajem, ale bez ryzyka i bez niepewności, która wiąże się z rynkiem prywatnym. Musimy przestać sprzedawać dobre tereny w starych dzielnicach miasta i zacząć budować na nich mieszkania, które są mieszkaniami miejskimi, w dobrych warunkach, w dobrej jakości i w dobrych cenach. Pamiętajmy o tym, że każda złotówka, którą zaszczędzimy naszym mieszkańcom na dojazdach do pracy, na kredytach hipotecznych i na wynajmie na rynku prywatnym, to złotówka, którą można później wydać w małej lokalnej knajpie, w małym lokalnym sklepie. To po prostu rozwój dla tych dzielnic, które obecnie niestety się zwijają. Dlatego musimy przestać wierzyć w bajkę, która mówi nam, że rynek rozwiąże problemy mieszkaniowe w Polsce, ponieważ rynek robi to 30 lat i doprowadził nas do katastrofy. Dlatego teraz jest czas, żeby miasta wzięły sprawy w swoje ręce i zaczęły budować. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Zglenicka, jestem członkinią Rady Krajowej oraz Okręgu Gdynia Partii Razem. Od kilku lat patrzymy na politykę mieszkaniową Gdyni. Politykę, której tak na dobrą sprawę nie ma. I nie boję się tego powiedzieć. Pytaliśmy miasto o zasoby komunalne. Jednak mimo tego obowiązku, który wynika z przepisów dotyczących zarówno budownictwa komunalnego, jak i nabywania mieszkań do zasobów miasta, miasto sukcesywnie wyzbywa się tych lokali. Wyprzedaje, wyburza. W latach 98-2020, bo o takie lata zapytaliśmy, Gdynia nabyła jedynie 21 mieszkań i wybudowała 138. W tym samym czasie sprzedając i wyburzając 3770 mieszkań. Wyzbyła się 1/3 swojego zasobu mieszkaniowego. W związku z tymi zaniedbaniami, z wyzbywaniem się lokali, brakiem budownictwa oraz planów w tym zakresie, rażąca pozostaje kwota, jaką miasto przez 15 lat było zobowiązane wypłacić z tytułu odszkodowań wskutek niewywiązywania się z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych. Ta kwota to ponad 12,5 miliona złotych na przestrzeni tych 15 lat.
przy prawidłowym zagospodarowaniu tych pieniędzy gmina mogłaby spokojnie zapewnić chociaż częściowe zapotrzebowanie na lokale miejskie. Tymczasem działania Gdyni skupiają się wyłącznie na krótkoterminowym zysku, który zapewniany jest przez sprzedaż lokali komunalnych na stałym, wysokim poziomie, bez jednoczesnego planu nabywania mieszkań i budowania mieszkań socjalnych. Podkreślić należy, że pomimo znacznych kwot, jakie na przestrzeni lat zostały wpłacone jako odszkodowania, Gdyni wciąż ubywa zasobu. Miasto nie sporządziły chociażby planu na następne lata, mającego zapobiec dalszemu pogłębianiu się tej niekorzystnej sytuacji. W związku z nastawieniem gminy na sprzedaż, w związku z ich całkowitą biernością co do budownictwa socjalnego czy komunalnego, w chwili obecnej mieszkańcy oczekują na przydział lokalu po kilka lat, będąc pozbawionymi tak na dobrą sprawę pod swojego podstawowego uprawnienia, wynikającego z przepisów. Z informacji, które przekazał nam Urząd Miasta w Gdyni, wynika, że gmina nie dysponuje na chwilę obecną żadnymi wolnymi lokalami, a na liście osób, które zakwalifikowały się do takiego lokalu, jest 200 pozycji. Niemniej 616 pozycji dodatkowych to osoby, którym lokal się należy z racji eksmisji. I one też oczekują cały czas na swoje miejsce do życia. Patrząc na tak rażące zaniedbania polityki mieszkaniowej, jako Razem Gdynia złożyliśmy do wojewody pomorskiego wniosek o zastosowanie czynności nadzorczych wobec miasta. Chcemy, żeby Gdynia, która uważa się za miasto przyjazne, w końcu zaczęła dbać o swoich mieszkańców. Myślę, że to jest czas najwyższy po tylu latach zaniedbań. Dziękuję. I oddajemy jeszcze głos refleksji młodym osobom. Dzień dobry, nazywam się Stefania Gajcy i jestem działaczką Pomorskiego Okręgu Młodzieżówki Partii Lewica Razem. Szanowni Państwo, Gdańsk przez aktualną administrację lubi być nazywany miastem, gdzie rodzi się wolność. Od 10 lat, kiedy mieszkam w tym mieście, myślę, że adekwatniejszą nazwą byłoby powiedzenie, że jest to miasto korupcji i elit, a kamienica, która stoi za nami, jest na to dowodem. Kamienica, która została sprzedana razem z żywymi ludźmi, którzy mieszkają tutaj od lat 75 lat temu. Od tego czasu mieszkańcy według prawa są bezdomni, a właściciel, który do tej pory nie jest im znany, skutecznie utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Od 5 lat do pustych lokali wykupowane są specjalne ekipy remontowe, aby zatrudnić im mir domowy. Także w ciągu tych 5 lat doszło do próby podpalenia budynku. A przed spaleniem mieszkańców nie ochroniły ani władze miasta, ani policja, tylko wycie psa, który w porę obudził jednego z mieszkańców, który w porę obudził lokatorów. Jedyne, co władze miasta zrobiły, to obiecały lokatorom mieszkania zastępcze, które, jak się okazało, nigdy nie istniały i według planów miasta istnieć nie będą. Oprócz tego pani prezydent Dulkiewicz raz odwiedziła mieszkańców, aby zagrozić im sprawą w prokuraturze, jeśli dalej będą się upominać o swoje prawa do dachu nad głową. Sprawa mieszkańców tej kamienicy jest przykładem, do czego neoliberalna władza jest w stanie się posunąć, aby dopiąć interesów. Aktualnie jesteśmy jedyną opcją polityczną, która zainteresowała się losem mieszkańców kamienicy oraz wszystkich mieszkańców miasta, którzy dotknięci są problemem właśnie tutaj, który ciągle teraz właśnie poruszamy, czyli braku dostępności do mieszkań, szczególnie tych komunalnych. W imieniu Młodych Razem Pomorze apeluję do władz miasta. Jeśli chcecie realnie działać na rzecz mieszkańców, to tramwaje z napisem "Wspieram kobiety" nie wystarczą. Potrzebne są realne działania, które będą chronić każdego, niezależnie od stanu materialnego, pochodzenia i kapitału. Korzystać z wolności możemy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy bezpieczni. Dlatego mam nadzieję, że Gdańsk kiedyś stanie się miastem rzeczywistej wolności, w której żaden mieszkaniec nie będzie zmuszony decydować między prawem do dachu nad głową, które powinno być podstawowym, zagwarantowanym prawem człowieka, a swoim własnym bezpieczeństwem, tylko na rzecz interesu elit. Dziękuję. Szanowni Państwo, problemy z dostępem do mieszkań, z prawem do dachu nad głową, o których mówili tutaj działacze Razem, pan Krzysztof, leżą w centrum zainteresowania partii Razem i całej Lewicy. Jesteśmy tutaj, żeby zwrócić uwagę na te trójmiejskie patologie, ale tak naprawdę dotyczą one nie tylko Gdańska czy Gdyni, ale niestety wszystkich miast w całej Polsce. Brak rozsądnej i zrównoważonej polityki mieszkaniowej, wyprzedawanie zasobów komunalnych, uleganie presji deweloperów. To problemy, z którymi mierzymy się wszędzie i to problemy, które powodują, że podstawowe prawo do dachu nad głową, do mieszkania, do stabilizacji jest w tej chwili nagminnie łamane.
Już dzisiaj coraz więcej osób po 30 roku życia nie stać na to, żeby wyprowadzić się z domu i założyć własną rodzinę. Tutaj w Gdańsku i w Gdyni będziemy również patrzeć uważnie na to, jak wygląda polityka mieszkaniowa, jak wygląda brak dbałości o interesy lokatorów i jesteśmy tutaj, aby zapewnić, że będziemy interweniować w każdej takiej sprawie. W tej chwili czekamy na odpowiedź pani prezydent Dulkiewicz w sprawie interwencji, którą złożyliśmy do ratusza, dotyczącej ukrywania informacji na temat remontu zasobu komunalnego w Gdańsku. Wiemy, że działacze lokatorscy, aktywiści miejscy zgłaszali się już po te informacje, ale nie udało się ich uzyskać, ponieważ wciąż są tajne. Informujemy, że informacje na temat wydawania środków publicznych nigdy tajne nie były i tajne być nie mogą. Radni miejscy, radni dzielnicowi, mieszkańcy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób są wydatkowane i mają prawo do tych informacji. W tej sprawie również lokalny Gdański Okręg Razem, działacze Razem złożyli wniosek o kontrolę NIK-u. Mamy nadzieję, że ta kontrola zostanie przeprowadzona i wreszcie te informacje zostaną podane do publicznej wiadomości. Będziemy również uważnie się przyglądać losom skargi administracyjnej, którą Gdyńskie Razem złożyło na prezydenta Szczurka. Te działania musimy podejmować ten temat, musimy o tym mówić bardzo wyraźnie. To jest kwestia przyszłości nas wszystkich, przyszłości młodych ludzi. Będziemy o to zabiegać cały czas i będziemy patrzeć również na to, w jaki sposób samorządy realizują plany i projekty zapisane w Europejskim Funduszu Odbudowy. Dzięki Lewicy są pieniądze na budowę mieszkań na wynajem o tanim czynszu i wysokiej jakości. Dzięki Lewicy są pieniądze na remont pustostanów i dostosowanie ich do dobrych warunków po to, żeby mieszkańcy mogli w nich mieszkać, ci, których nie stać na kredyty do 30-40 lat. Mamy nadzieję, że samorządowcy, również ci trójmiejscy, wezmą tę sprawę poważnie, będą potrafili rozsądnie wydać te środki po to, żeby zabezpieczyć byt swoich obywateli. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Wniosek o kontrolę chodziło o dane dotyczące remontowych mieszkań komunalnych w Gdańsku. Tak, tu szczegółowo przedstawi. Z kolegą Tomaszem Rurkowskim wysłaliśmy dzisiaj skargę do Najwyższej Izby Kontroli o przeanalizowanie 12 punktów, które dla nas są bardzo niejasne, jeżeli chodzi o pracę Gdańskich Nieruchomości i wywiązywania się ze swoich obowiązków. Jeżeli możemy prosić o wyrozumiałość, prześlemy ten wniosek, nie będziemy go czytać, bo jest dość obszerny. Tak, ja jedyne co to dodam, że tutaj w tym wniosku jest mowa i o remontach mieszkań komunalnych i o tym całym zasobie, ale również zwróciliśmy uwagę właśnie na tą ginącą korespondencję, na standardy kontroli mieszkań komunalnych przez kontrolerów miejskich, na nieodwoływanie się do poprzednich kontroli i po prostu wszystkie takie rzeczy, które dotykają lokatorów. To, co powoduje ich właśnie niewiedzę, poczucie zastraszenia i takiej dehumanizacji, tak? Żeby po prostu NIK zwrócił na to kontrolę i pomógł unormować to w naszym mieście.